Dobra, zagrajmy wreszcie. Zasady są bardzo proste. Ja czytam zdanie, a wy zadajcie mi pytanie i zgadujecie, co się wydarzyło. Dobra, zaciągniemy karty. Co ciągniemy? Losy? Losy. Loteria życia. Przestań. Ciągniemy karty. Ja czytam, a wy zgadujecie. No to już zaczynaj. Uprzejmość. Pewien mężczyzna chciał być uprzejmy dla swoich gości. Niestety, skończyło się to dla nich tragicznie. Umarli? Tak. Zatruł ich? Mhm. Czyli chciał im dać coś do jedzenia? Ale ich otruł? Dokładnie. Ale on nie chciał ich otruć. Mhm. I właśnie ty się od niego różnie. Nawzajem. Też ty tu nie chcemy. Dobra, teraz ja. Klawisze. Gdy tylko rozległ się dźwięk klawiszy, ktoś ginął. Oj, to chyba nie dla mnie. Nie przesadzaj. Czy to był klawisz instrumentu? Tak! I jak morderca grał... Tak. To inni ginęli? Tak, dokładnie! O, wiem! Czyli tak jakby on grał dla odwrócenia uwagi? A potem tu się nie zabijał. Tak, dokładnie! Brawo, udało się. Boże, przepraszam! O, to ten zatruty sok, tak? Amira cię zdemaskowała. Bardzo zabawne. Co cię tak bawi? To, że was tak to przeraża! To, że ty jesteś taka twarda, nie znaczy, że my nie możemy się bać. Ale przecież to tylko zagadki! Już widzę, jak morderca gra sobie po prostu na pianinie. Dobra, słuchajcie, proszę was. Nie będziemy się przecież kłócić, bo Marcelina się zaśmiała. Dobra, daj, ja to sprzątam. Dobra, sorry Maciek. Dobra, pięknie. Pa, dobranoc. Pa, na razie, dobranoc. Halo, Amelia. Cześć, wszystko okej? Dobry wieczór, Maćku. Tu tata Amelii. Posłuchaj... Stało się coś strasznego. Amelia nie żyje. Ja nie mam pojęcia, co się stało. Po prostu znaleźliśmy jej ciało w pokoju i... O matko, strasznie mi przykro. Naprawdę strasznie mi przykro. Nie wiem, co powiedzieć. Ja też. Dalej w to wszystko nie mogę uwierzyć. Nie, nie to. Nie rozumiem, dlaczego ty tam zadzwonił do mnie. Bo zadzwonił do mnie? No właśnie. Do ciebie. Jakby mnie kompletnie nie było. Ale przecież nie chodzi o ciebie! Straciłam dziewczynę, a ty mówisz, że nie chodzi o mnie. A ja straciłem przyjaciółkę. I co? Chcesz się licytować? Bo ja tak mogę dalej. Co?
To, że to ja byłem jej bliższy. To, że to do mnie się zwracała z problemami, bo ty tylko umiesz być zimna. Nie zwracasz uwagi na moje uczucia i nie potrafisz normalnie rozmawiać z ludźmi. Uff, tak? Bo mi się wydaje, że teraz to ty nie umiesz normalnie rozmawiać. Nie no, Marcelina! Co? Masz coś mądrego do powiedzenia? No tak. Ty naprawdę boisz się teraz soku. No, bo Amelia wylała soki. Nie, nie wmówisz mi to wszystko w kwestia cholernego soku! Nie, po prostu wyjdź już. Już wystarczająco pogadaliśmy. Słuchaj, chciałbym cię przeprosić. Tak? Nie wiem, o co mi wtedy chodziło. Byłem w bardzo dużych emocjach i... No nie wiem, przepraszam. No dobra, przyjmuję przeprosiny. Ale długo ci tego nie zapomnę. No dobra, no a myślisz, że między nami mogłoby być jeszcze jak kiedyś? No wiesz, zobaczymy. Zależy, jak będziesz się sprawował. No chodź już, no.
cześć Maciek, właśnie miałam do ciebie dzwonić. Dobry wieczór. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego ostatnim razem nie odezwałem się do ciebie. Co? Tak. To nie tata Amelii dzwonił do Maćka. Ale... Teraz to ty jesteś pierwsza. Dzwonię do ciebie. Ale o co chodzi? O, nie powiedziałem? Wybacz. Maciek nie żyje. Nie. Nie, przestań. Nie, to... Thank you.